No myślę, że najtrudniejsze w takim głoszeniu to jest takie mówienie, żeby dotrzeć do ludzi. To znaczy, można mówić ponad głowami, można wygłosić kazanie czy naukę rekolekcyjną, która nawet będzie bardzo mądra, czy bardzo nawet głęboka. Ale jeżeli nie nawiąże się kontaktu z ludźmi, do których się mówi, to znowu ona trafia w pustkę. I myślę, że każdy rekolekcjonista, czy każdy kaznodzieja niedzielny marzy o tym, żeby tak wyczuć ludzi, którzy są w kościele, w jakiejś kaplicy, w czasie mszy świętej, żeby jakby wyczuć, czego potrzebują. Na jakiej długości fali mówić, żeby to dotarło do umysłów, do serc ludzi. Jeżeli widzi się ten rezonans, widzi się tą reakcję, że ludzie słuchają, a nie wiem, nie kaszlą, nie wiercą się, nie mają poczucia, że ksiądz mówi sobie, a oni sobie, no to rodzi satysfakcję. Znaczy, ten moment, gdy jest jakiś odzew, i to nie musi być odzew w postaci takiej, że ktoś przyjdzie i pochwali kazanie, tylko kaznodzieja wyczuwa, czy jest cisza, czy ludzie słuchają, czy słowa wprowadzają ich w jakieś skupienie, czy też patrzą na zegarki, czekając, kiedy wreszcie to kazanie się skończy. Także ten więź między kaznodzieją a słuchaczami to jest, myślę, to, o czym każdy rekolekcjonista bardzo marzy.